powiedzieć z całego serca. Jestem bardzo wzruszona tym spotkaniem, ponieważ byłam obecna 5 lat temu na waszym jubileuszu, a dzisiaj jestem ponownie. I twierdzę, proszę państwa, że naprawdę moje wielkie uznanie i gratulacje dla spółdzielni mieszkaniowej, dla wszystkich pracowników, ale przede wszystkim za to, proszę państwa, że przejeżdżaliśmy przez Płock. Widzieliśmy, proszę państwa, jak on się zmienił przez te 5 lat. To jest naprawdę dla mnie fantastyczna sprawa. Dlaczego się tak bardzo z tego cieszę? Ponieważ spółdzielnia mieszkaniowa mazowiecka jest jedną z najlepszych spółdzielni, które posiadają system jakości zarządzania. To jest w tych czasach, proszę państwa, unikalna sprawa, bo wszyscy myślą o tym, ile zarobić, co zrobić, żeby to ładnie wyglądało, a oni chcą dobrze zarządzać. Dla kogo? Dla swoich mieszkańców, dla swoich członków. To jest, proszę państwa, unikalna sprawa. Takich spółdzielni mamy w kraju 58 dokładnie. Z nich, no powiedziałabym, że jedną z najlepszych, może nie jedyną, jest właśnie spółdzielnia mazowiecka. Ja gratuluję państwu tych osiągnięć. Serdecznie dziękuję za to, że udało mi się przyjechać mimo kontuzji poważnej, którą przeżyłam w ostatnim czasie, ale powiedziałam, że trudno, jak to się mówi, nawet z laską, nawet na wózku muszę przyjechać i zobaczyć wasze, no kochane twarze. Także gratuluję państwu z całego serca. Cieszę się, że mogę tu być z wami. No wybaczcie, że to tak wygląda. Myślałam, że będzie się udało zostać na dłużej, ale mogę być tylko troszkę, chwileczkę. Także gratuluję całemu zarządowi, wszystkim członkom spółdzielni za to, że tak walczycie o jakość spółdzielczości mieszkaniowej. I wasz przykład będzie również dla innych wzorem, tak jak poprzednio było. A jako skromny taki upominek z nadmorza, to chcę wam kawałek morza przywieźć. I tu kolega właśnie przyniósł taki obraz, no zapakowany, ale rozpakujecie, to sobie obejrzycie. A pana ręce pana prezesa, jeśli pan pozwoli, wręczymy. No i moje jeszcze ponowne najserdeczniejsze gratulacje. No muszę być z wami, jakże. Także dziękuję. To jest morze, proszę państwa. Ja to zerwam.